No tutaj to ja uważam, że naprawdę powinniśmy znaleźć dzika i go nie znaleźliśmy. Jest! Mój dzik! Mój boczkowy dzik! Kurde! Cześć, Rudlecie, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj robimy szybki przegląd prasy. Kiedyś obiecane. W śniadaniówkach były te przeglądy prasy i z tym długopisem zakreślał. Gość, ale my nie mamy długopisu, ale Geek mamy fanpage Geek Energy, no. Więc w tym odcinku przewidzieliśmy nagrody dla osób, co zrobiły zdjęcie pod Lidlem. Tak, zapowiadaliśmy ten odcinek i uwaga, możemy ogłosić, że już dziki wróciły do wszystkich Lidli. Mamy nadzieję, że na dłużej niż ostatnio, dostawa jest jeszcze większa, więc zapraszamy do Lidli. Tu będą nagradzane foty, ale pamiętajcie, że warto zaobserwować Geek Energy. Też na fanpage'u, na Insta Geek Energy co miesiąc 3 fotki widzów wybieramy i też je nagradzamy, więc sposobów na nagrody jest sporo, nie? I jeszcze sobie po tym przeglądzie Geek Energy wejdziemy na YouTube'a, kartę na czasie i będziemy szukać standardowo dzików w komentarzach pod najpopularniejszymi, to znaczy pod filmami po prostu na czasie z tego tygodnia. Zobaczymy, kto nie stracił czujności i nadal ma dzika na profilowym, bo już troszkę była przerwa, nie? Ale mam nadzieję, że pod każdym filmem znajdziemy. Jedziemy. Z pierwszą Uwaga, fotą pierwsza fota moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, wszyscy się jarali tą fotą, ciach. Panowie rozpierdolili system. Pierwsze miejsce dla mnie. Pamiętam, że każdy równocześnie do nas na konferencji zaczął i wszyscy nagroda. Nie? No panowie rozpierdolili system, no. Brawo. Klasyka. I lecą do was. Dwa kettle muszą do was polecieć, bo jesteście tu we dwóch. Dwa takie kettle, ale ja myślę, że dwa kettle to jest za mało jak na takie zdjęcie. Ja bym jeszcze dał panom po pinie. I to najlepiej jakimś pinie, który nie jest w sprzedaży, tylko no, go możesz dostać. Rozwinięcie, ogień z kurwami, ale żeby no na przykład mama się nie dowiedziała, no to jest po prostu OZK, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Albo panowie tam z my wiemy, o co chodzi, wy wiecie, a szef pracy zobaczy, nie będzie wiedział. Ej, ale musimy powiedzieć, że ten pin nie będzie dostępny w sprzedaży, tylko będzie właśnie do zdobycia u nas na materiałach, na live'ach, na filmach lub w mystery boxach po prostu będzie dorzucany. Zdjęcie numer 2. Bardzo fajna, uśmiechnięta dziewczyna w naszej bluzie. To jest już jeden punkt. W ogóle za uśmiech jest drugi punkt i trzeci punkt jest za dzika i czwarty punkt jest za Lidla. Najlepsze właśnie były relacje, co ludzie wchodzili w cali w naszych ciuchach i jeszcze po dziki, nie? Zajebiście to musiało wyglądać przy kasie. Koszulka dzik i wiesz, zgrzewka dzików. Tutaj jest recenzja, to może przeczytam, ciekawy opis. Dobra. Akcja poszukiwania dzików zakończona sukcesem. Energetyki zero z dużą dawką kofeiny, a kofeinę przyjmuje tylko dużo i dobrze. Smak lekko limonkowy bez uczucia chamskiego słodzika. Serio yummy. Pierwszy Lidl. Jedna sztuka ostatnia na półce. Drugi Lidl. Do ekspedientki. Przepraszam, gdzie stoją energetyki dzik. Takie dziwactwa to najwyżej na wejściu na regale z kwiatami. Brak. Z kwiatami? Trzeci Lidl. Sztuk kilka do podziału z kolegą, który pojawił się obok w koszulce sportowej Polski. I tak się bardzo dziękujemy. Pokaż drugie foto. Ceglana. O, są dwie foty, rzeczywiście. No, no jest łapa, jest piąty plusik. No nie, no jedna zgrzewka to za mało. No jest tyle, ja dałbym zgrzeweczkę, ale do tego Ceglana, nie wiem czy już czytała, czy nie, ale ja bym dał nasze fundamenty w fizycznej postaci, czyli sakera o treningu i odżywiania moje, więc to i to leci do Ceglanej. Przygotowałem sobie nagrody do mojego konkursu za wszystkie rozdania. Ale już rozjebałem ci w kolejnym odcinku zrobię coś. A jaki konkurs nie wiesz? Chciałem, żebyśmy podpisali ketla i fundamenty i żeby ktoś na sklepie mógł za 1 zł trafić. I wiesz, i to był ten zestaw. To zrobimy przecież. No to zrobimy. Nie wiem, czy można tak. To zrobimy to jeszcze ale raz. Ale to musisz powiedzieć ludziom teraz, że to nie będzie dokładnie ta sztuka na przykład, tylko no inna. Ale to nie jest telewizja, kurwa. Całe szczęście nie stoi tutaj dyrygent
i nie mówi ci, która sztuka. Dobra, właśnie to jest nasza przewaga. Tak. I patrz. I właśnie już nie musimy powtarzać, już wszystko powiedziałeś widzom. No dobra, to rozdałeś inne, nie konkretnie te, ale tak, takie same. Ale... To teraz ja bym chciał konkurs swój oficjalny. Poproszę o ramkę jakąś wykurwistą, żeby widać było, że to jest konkurs w chuj. Kilka wybuchów. Mój konkurs polega na tym, że podpisujemy się na Ketlu. Wiem, że podpisywanie jest dla gwiazd, bla bla bla, ale ja myślę, że dla widza to będzie miło. O, już jest tutaj patrz, owca, dziękuję. Tak, i tu owca i saker jest jeszcze, nie? Weź wpisz, owca. I tu ja zrobiłem takiego, mimo że wy to napisaliście. I sakera, jak dopadniemy sakera, to też się podpisze, jak dopadniemy go. Czaj, to ja tutaj... Wiesz, ja ci zajebałem tą książkę, ale no zobacz, jakie fotki, nie? No wiem, no ale to inną książkę. No dobra, nie mogłem przejść obojętnie, nie? Dobra, no to już wszystkie mamy podpis, tak? I dobra, a więc słuchajcie, ten zestaw ląduje na wksklep.pl lub wkdzik.pl. Śledźcie naszą stronę, ponieważ w dowolnym momencie, w losowym momencie w ciągu dnia... Dzisiaj? Dzisiaj, w losowym momencie, od tej godziny do północy pojawi się to na sklepie za symboliczne 1 zł plus przesyłka, więc... czujcie się wyróżnieni, ci co oglądają, bo macie szansę na zdobycie tego i myślę, że wszystkie te odcinki z nagradzaniem, żeby było coś jeszcze ekstra, będziemy robić. Ty w jakiej książce się dowiedziałeś o tym? Ja to sam, sam wymyśliłem, nie ściągnąłem. To film będzie Chciałem po prostu... Czekaj, film będzie publikowany o godzinie 15. O 15, no to... Między godziną 15 a 24, tak? Tak, 9 godzin to się pojawi, no bo chciałem, żeby nagradzamy to, żeby jeszcze jakiś ekstra był. Tak. Może być tak, że już jest, ekstra, nie? Ekstra akcja. Że już w pierwszej minucie zostało to opublikowane. Jest dzik w tle, patrzcie, dzik już zjadł dzika. Ty, a to nie jest lead. Dobra, to nie. No nie, ale zajebiste zdjęcie i co? No i teraz nie nagrodzisz chłopaków? Nie, no, no już zostawiłem, to nagradzamy. No kurwa, właśnie widzisz, no byłem 2 tygodnie temu, klaskałem kurwa w ścianę i widzisz, i czasami się waha człowiek już teraz, czy... Co ty kurwa, chcesz scenariusz? Czy wiesz, ten film ma być idealny właśnie według scenariusza. Jebać schemat, chłopaki zrobili fajną fotę. Nie na tle Lidla, ale nagradzamy z grzeweczką. I leci do niej z grzeweczka, Mateusz Foksiński. Ogień z... Wiadomo, kim? Czym? Zyka. Bo kurwa to nie musi być kto, to może być jakaś przeszkoda. I nie jest to osoba, to może być jakaś przeciwność losu. I tutaj otworzyłem też nie z Lidlem, ale... Tatuaż zrobiony, no jak, mógł być na zapleczu Lidla. Tatuaż JTCNW i bardzo fajnie dodał tutaj artysta takich smaczków trochę... Jak to nazwać? No takie to jest, wiesz, no fajny styl jest tego tatuażu. On się tak ścieka trochę, że nie jest taki, że nie jest taki idealny właśnie. Ale nagradzamy nie tatuatora, tylko nagradzamy osobę, który ten tatuaż ma, czyli a nie, a to może to jest... Może on tatuuje i zrobił. Może on to zrobił komuś. Czekaj, i zrobił zdjęcie. Ty rzeczywiście... Widzisz to? Wiesz co, to 2 ketle wyślimy. I dla osoby, która tatuowała, i dla klienta. Zróbmy tak. 2 ketle lecą. No, fajne jest. Zdjęcie z Lidlem. Lubię te z perspektywami. Jak jeszcze będziemy prawdopodobnie do Geek Energy na profil wybierać, to będzie jeszcze w tym stylu fotka. Zajebista. No dwie, bo chłopaków jest dwóch. No. Jedziemy. Widać, że wieczorem jeszcze dopadli dzika wieczorem. Dominik Dudys tutaj napad. To wygląda jak napad w tej masce. No. I dlatego zdecydowałem, wychodzę. Że po prostu daję mu ketelek leci. Ketelek, żeby mnie nie napadł. W naszej koszulce props. Sportowej, tak. Weź drugie foto, pokaż. O, WK sklep podziękował ładnie. SP, JTCNW, nie no, leci z grzeweczka. Tak jest. Tutaj też taki napadzik. Mhm. Ty, ale to jest... Znaczy jeszcze tu z tyłu dużo jest. Jest, tylko tutaj właśnie to nie jest... No ale to musi być Lidl, tylko jakieś galerie. Widać, że pasaż handlowy jakiś na pewno, albo jakaś galeria. Będzie dobrze. Dzik, bardzo dobry, polecam. Post niesponsorowany. A mógłby. No to jest już. A i to tak jak my czasem, tak? Na odcinkach, więc rozumiemy.
I wysyłamy. Wysyłamy zgrzeweczkę. Tutaj sylwetka młodego, wysportowanego człowieka z Lidlem w ręku. Z klasyka. Z dzikiem w ręku. No i dobrze. No i bardzo dobry. Bardzo dobry daje przykład, dlatego dla niego ketelek. A tutaj mam foteczkę starszego pana. Dla odmiany, ale też w bardzo dobrej formie. Karol Strasburger, tak? Nie wiem, tutaj różne były typy. Tak, więc no widzicie, dzik, tutaj ciasteczko i później Marlboro palone. No i ja postanowiłem, że dziadziusiowi też wezmę ketelek. To zrobimy odcinek Sposób Dziadka na długowieczność. Ja mu mówię tak. Papieroski, Energol. Piłeś kawę? On mówi 86 lat. On mówi piłem kawę, formy. Nie? No to ja mówię, to weź wypij pół tego energetyka, no bo jest 200 kofy. A on, że takie rzeczy go nie ruszają, no bo już pił energetyki i tam konkurencji. No i wiesz, no ale rzeczywiście, no piję normalnie całe, bo się nie posłuchał mnie, piję tą kawę i nic mu nie jest. Nie mówię, że dobrze się czuję. Czyli co, genetyka? Albo tolerancja na kofeinę, bo bardzo dużo piję kawy. Całe życie. Zawsze, no. Całe życie piję bardzo dużo kawy. Czas co? Przegląd prasy karty na czasie. I co, przeglądamy właśnie jeszcze? Przegląd karty na czasie. Szybciutki. 5 filmików. Jedziemy, ja pogadajmy Friza. Dobra. No. Godzina 45. Powiem wam, że nie przebrnąłem przez całość, tylko nie wiem, może połowę obejrzałem. I co sądzisz? Kurczę, no jest dużo błędów, tak, jakichś, ale na przykład tak jak sobie to porównuję z tym, co my robiliśmy na początku i wiem, że ekipa na przykład krócej ten sklep swój prowadzi, więc jakby widzę dużo błędów, ale też to są bardzo młodzi ludzie, którzy robią to pierwszy raz w historii polskiego YouTube'a, więc też byłbym po prostu, wiesz, nie spinałbym się aż tak o to. Dobra, Julka, pierwszy dzik. Mój dziczek. Tak, spączkowy, sprytnie, film trwa prawie dwie godziny, czyli mało kto obejrzy całość. Ja jestem w tej grupie. To racja. Wyjaśnienia są beznadziejne, ale wyświetlenia się zgadzają. To już jest to opinia Julki, no ale Julka co? Do ketelek leci do Julki, nie? Tak jest. Ketelek jest tutaj. Tak, ja tam nie chcę się wypowiadać na razie o tym, bo to by trzeba było poświęcić cały odcinek na to, żeby sobie pogadać o ekipie Friza. Nie chcę, ile byś musiał się przygotowywać, bo przecież każda sprawa nie chcę ani ich teraz chwalić, jakieś. Nie chcę ich pochwalić i dać takie złudzenie, że ich tylko chwalę, albo tylko krytykować i żeby ludzie to odebrali, że tylko ich krytykuję, nie? Od najnowszego dajesz czy top? Ja daję top. Będzie, daję no pod Kubańczykiem nie będzie. Musi być na 100%, nie ma takiej możliwości, żeby nie było. No, przerwa była troszkę od nagradzania za logo, także... pamiętajcie, że loga znajdziecie w linku pod każdym naszym filmem. O! Jest! O! Bartek Roki. Bartek Roki. Czekałem na tą nutę, kozak naprawdę. Gratulujemy. Ketelek leci. Tak jest. I dziękujemy za logo Dzik Energy, czyli akurat tematycznie się złożyło. Lecimy dalej, nie? Weź dla mnie tą zakładkę gry. Dobra, co ja bym sobie wybrał? Konopski jest spoko. Czytaj. Ale jeszcze nie. Jakaś nowa gierka, o której nie wiemy? Która? Nie, no to ma pierwsza. Roblox? To Robux. To chcesz, bo to jest prawie Robur. Nie no, weź, jak jest pierwsza na grach, to wypadałoby. Dobra, zobaczymy. O Jezu, kolejna level! Spoko film na pewno. Bo później obejrzę, zaznaczę do obejrzenia później. Patrzymy od najnowszych. Dawać mi dziki. Chciałem powiedzieć, że... Koniec? Słuchajcie, nie macie konkurencji w zakładce gry. Jak coś. To jest taki tip ode mnie, że nie ma tu konkurencji. Jak to nie ma konkurencji? Jeżeli ktoś komentuje w zakładce gry, no, jest duża szansa, że znajdzie no tego. Bo nie ma dzików, nie ma dzików, naprawdę. Myślisz, że nie będzie młodszych. Ani jednego dzika tutaj? Myślę, że nie będzie ani jednego. Mhm. Musi być przykład. O, jest! Chociaż jeden. Jest. Gratulujemy. Gdzie? Ja nie widzę. Na środku.
Żartowałem. A teraz kurwo zaraz będzie, zobaczysz. Patrz. Czekaj. O, nie ma nadal. Ja uznaję, że nie ma to dzika. Zobaczmy 10 sekund filmu, no dobra. No. 10 sekund filmu, zobacz. Zrozummy, czemu nie ma dzika. Siadaj dziecko! Czy pana chwila, bo z tą koszulką jestem 10 razy mądrzejszy i z rzeczami szkolnymi. Zrobię panu... Bum, samolot! Co dostanę za ten samolot? Dostajesz 6 z plusem. Fire.pl chyba dał ci moc. O tak! Co byś wolał? Subskrypcja i łapka? Czy nic? Wiadomo, że sub i łapka. Co dostanę za to? Uwaga! Dobra, zobaczyliśmy kawałek tego filmiku. No, przynajmniej wiemy, że demografia nie kłamie i u nas najwięcej jest 18-24 ludzi. A no dowodem na to niezbitym jest to, że tutaj w sekcji komentarzy nie ma dzików. I to jest dla osób ośmioletnich. To jest dla małych dziczków. Patrzcie, sama by na deskorolce też nagrywaliśmy już podobne będzie odcinki. Jazda na deskorolce daje wiele satysfakcji. W dzisiejszym odcinku taka pośmigamy sobie jak skaterzy. Nie będzie. No i dobra. Fajny no film to na musi pewno być. My robiliśmy, że przejeżdżamy całą mapę na przykład z zamkniętymi oczami. Mhm. Ty robisz 360 flipy, policja wypierdalała się o budynki. W ogóle no, takie rzeczy się działy, że to w ogóle jest, to nie jest wiem, jak to nie będzie jechał na czas, to ja pierdolę tego YouTube'a, serio. Nie ma ani jednego, nie wiem, 12-latka, który ćwiczy jeszcze? Będzie. Musi być. Jak on tu będzie, to naprawdę ekstra nagroda go czeka. No tutaj to ja uważam, że naprawdę powinniśmy znaleźć dzika. I go nie znaleźliśmy. Jest! Mój dzik! Mój pączkowy dzik! Jeszcze. Kurde! Wierzyłem w to! I ode mnie ekstra nagroda pójdzie. Ekstra! Ekstra nagroda! Już tak. Kurde! Nie wierzyłem, jebać mnie. Się pojawił. Jebać mnie, przestałem wierzyć. Fata Morgana? Fata tak się mówi? No tak, przestałem wierzyć. Jebać mnie. Całkowicie mnie jebać. Dziku mój kochany, co można ci dać? Wiesz co? Zgrzewa dzika. Zróbmy tak, zgrzewa dzika, nie kefę. Poczekaj, 24 dziki, żeby. Ale to jest młody dzik. No i co? Młody? A i że ja bym mu dał zgrzewkę, ja bym mu dał zgrzewkę. Ja bym tak, dałbym mu zgrzewkę i dałbym mu na przykład książkę. Myślę, że to serio będzie wartościowe dla niego, jeżeli to jest młody dzik. No. Nie no, masz rację. Czyli fundamenty treningu i fundamenty odżywiania, żeby był przygotowany jak wejdzie już do liceum. Mhm. Wiadomo, dziewczynom trzeba będzie się podobać, trzeba będzie mieć pewność siebie w działaniu, w różnych, w różnych sektorach życia. Mhm. Dla ciebie Kuba leci książeczka i ketelek. I zakończymy tak ten odcinek, bo już mamy dużo nagród. Dokładnie. I kolejne przeglądy nadchodzą na kanał WK Dzik, ale też na live'ach. Czekamy na studio, jeszcze 2 tygodnie się zejdzie, ale mamy nadzieję, że będzie warto. Wiemy, tak, że będzie warto wyczekać. Tak. I dla osób, które śledzą wkdzik.pl, to macie jeszcze akcję na stronie, gdzie zestaw ekstra poleci do godziny 24 na pewno. Także zapraszamy na stronę.